Na Karowej wczoraj była promocja książki 3, proszę ciebie, czerwca 2014. No. A dzisiaj tu jesteś i już nie masz nic propozycji na więcej, bo nic nie wiesz. A mógłbyś wiedzieć. No to więc mówię ci, że jest w teście. I te ireczki, wszystkie te różne, te iry, one będą. Te iry. No ale wiesz, ale mocno i tam się wiesz, jak jesteś tym pijakiem, to może jak nie jesteś tym pijakiem, to możesz nie lubić tej ty. To jest plaszat? Weź to za 7, tam na oknie leży koło jego plecaka niebieskiego. Będzie 7 w Wilanowie i będzie jeszcze gdzieś na Łowickiej. Pełna wernisaży, biennale, plakatu. O tam koło czerwonej mojej torby. Idź weź. No. Także dzisiaj, proszę Państwa, na IPN-ie to jest, czyli że w IPN-ie to jest na Marszałkowskiej 19, na 21 mamy dzisiaj, proszę Państwa, wernisaż biennale, plakat. Proszę Pana, proszę się nie martwić. To będzie czas, kiedy będzie mniej osób, naprawdę można będzie wtedy zrobić zdjęcie. Symbolicznie witać Państwa na szczęście. Wersadu naszej ustawy plakatowe Rzeczpospolita Wyborowa, czyli polskie plakaty polityczne z lat 1940-90. Miło to samą nazwę, 4 czerwca mówi wszystko. Już nikt nie musi dodawać roku, wiadomo, o którym 4 czerwca chodzi. To jest dzień wyjątkowy również dlatego, że to, co się stało 4 czerwca i później 18 grudnia, de facto było zwycięstwem nie tylko kartki wyborczej, mówiąc trochę kolokwialnie, przenosi, nie tylko zwycięstwem Solidarności za pomocą kartki wyborcze, ale również zwycięstwem plakatu wyborczego. Bo gdy wyglądała kampania wyborcza, to na pewno pamiętamy te plakaty. Może nie ten, który jest tutaj za mną, który stał się symbolem, a przecież pojawił się na ulicach miasta. Na ulicy miasta, bo był plakatowany w Warszawie. Czyli na kilka godzin przed otwarciem lokali wyborczych. Ale dla mnie szczególne plakaty, które są tam trochę skromnie mroły z Lechem Wałęsą, bo to są plakaty symboliczne z 1989 roku. Przecież każdy kandydat w ten sposób był legitymizowany przez Wałęsę i Komitet Obywatelskiej Solidarności. Taką plakatem. To są te prawdziwe symbole, ale takich symboli z tego okresu mamy tutaj, w tym miejscu honorowym, dużo więcej. Natomiast, jak Państwo widzicie, cała wystawa jest znakomicie pomyślana jako pewna droga. Zaczynamy od mrocznych lat stalinizmu, później w lata 60. propagandę gierkowską, już stojącą na dużo wyższym poziomie niż ta za 40 czy 50. Wreszcie do czasów pierwszej Solidarności,
propagandy antysolidarnościowej. Te plakaty są bardzo ciekawe, zwracam na nie uwagę, z 1981 i z późniejszych lat. I wreszcie dochodzimy symbolicznie do roku 1989-90 i widzimy zwycięstwo właśnie plakatu, Polskiej Szkoły Plakatu. Myślę, że nie nadużywam tutaj tej nazwy. Natomiast zwycięstwo tego, czym komunizm, propaganda komunistyczna posługiwała się 70 lat, czym zostało pokonane. Bardzo się cieszę, że możemy te plakaty tutaj pokazać, a możemy je pokazać i uprzejmości pana Piotra Czarnowskiego, którego witam, któremu dziękuję bardzo za to. Zgodził się podzielić z nami swoimi zbiorami. A myślę, że tutaj wśród nas jest dużo osób, które pana Czarnowskiego zna od lat i wie, że kolekcjonowanie plakatów polskiego plakatu polskiego ja sam przyznam, że korzystając z tego katalogu publikacji, książek, katolicki. Również takie smaczki, o których sobie nie zdawałem sprawy i bardzo się cieszę, że również mogę to zrobić. Ale nie byłoby tej wystawy w takim formie, gdyby jeszcze nie druga osoba, pan Piotr Małgorzaniec, który gdzieś tutaj nie schował, ale dzięki którego uprzejmości po pierwsze zobaczymy trochę historii na żywo, dotkniemy trochę tej historii. To znaczy będziemy mogli zobaczyć, jak drukowano w podziemiu takie plakaty polityczne, ale również znajduje się tutaj właśnie, gdzieś widziałem właśnie, również zobaczymy plakaty z tego okresu lat 80. które są zaprezentowane na wystawie. Więc nie dość, że wystawa szczególna, tej okoliczności i otwarcia również niezwykłe, warte tego dnia, który ją otwieramy. Myślę, że teraz przekażę głos. Bardzo dziękuję za przyjęcie. Jestem z mojej Pamięci Narodowej i wszystkim komisji za umożliwienie mi tej wystawy z kolekcji. Poprzednia edycja tej wystawy miała miejsce w Chicago i wielu lat zabiegałem o dobre miejsca, przede wszystkim taki bezpośredni prezent na wystawie nacji 25-lecie wyborów w roku 1989. Może tak? Nie. Teraz zacznijmy to z testu. W każdym razie 25 lat temu ja się głosowałem, ale to co zrobiłem, pojechałem do niespodzianki. Kupiłem 15 plakatów sarneckich, takich groszy sprzedawano obecnie kolekcjonerskie, bardzo drogie. I jeździłem i mobilizowałem moich znajomych, którzy tak nie do końca byli przekonani, czy brać udział w wyborach, czy nie wydaje się to niemożliwe, wtedy nawet też tak było i dawali, już pójdziesz na wybory, to nas taki ładny plakat. Ten plakat stał się ikoną i właściwie zamyka w jakiś symboliczny sposób Kenia Tomaszewskiego, który wisi obok wystawy. Wystawę początkują plakaty, wybitne plakaty Tadeusza Tewkowskiego, wybitnego grafika, dla superfilmnego propagandisty. Nie wiem, czy była taka historia, że podobno Polsiewie wydało na niego wyrok śmierci właśnie za działalność prosystemową, z której system go nie lubił, bo był tak daleki od realizmu socjalistycznego, że formalnie odstawał od tego, co zobaczył się wtedy w latach 50. Narzucił jako doktrynę estetyczną. Także przy wejściu są najstarsze plakaty, są plakaty antymikołajczykowskie. Niestety plakatów opozycyjnych nie ma. Nie wiem, czy takie były, nie pamiętam, nie znam. Nie zachowały się. Jedyny plakat mi pokazuje jakąś alternatywę, to jest plakat za naszą i waszą wolność. To był plakat wydany we Włoszech, związany z bitwą w Monte Cassino. Potem to są tylko najgorsze chyba takie czasy, czyli Stalin, lata 50. I socjalizm. W istotny sposób działał jako styl propagandy. Te plakaty ja znam wyłącznie z katalogu, z kolekcji, natomiast tam kiedyś tak zdobyłem, tak jak mówię, że na to zdecydowałem, pokazałem rodzicom, to tak po prostu nie podzielali mojego entuzjazmu, a powiedział, że pamiętasz, na UB we Włochach takie widziałem, mieszkali we Włochach.
takie skwitowali, żeby trochę inne mieli pogląd na te sprawy. Kolejne lata 60. z takich plakatów, które kompletnie powstają, jeśli chodzi o temat, to są dziady, te sławne dziady tej Polski. Jestem dziad, co ludzkich nie lubi. Wiem ich poszulce. Wydźwięk w sens historyczny, jako plakat polityczny. Tak jak wspomniałem, tutaj jest dział Solidarnej Szkoły, dla mnie jest coś, bo już pierwsza solidarność dla stanu wojennego to był czas mojego bardzo szczodowego działania i włączania się powiedzenie nie komunie, tak jak ja wtedy umiałem, pamiętam, bardziej pamiętam ulotki gazetki, tygodni wojennych, tygodni. Katolickim to są też te dziady. Te dziady ruskich nie lubią strasznie, wiesz, katolickie. Zapraszam do oglądania wystawy. Piotrek Podorzeniec zgodził się przypomnieć, jak wyglądał ten bardzo podstawowy, bazowy warsztat śródruchu. Tak powstawały ulotki, tak powstawały małe plakaciki w stanie wojennym. W okresie pierwszej Solidarności tak powstawała też część prasy na rankach środowiskowych. Dzisiaj odtworzy jedno wyzwo i prawa, że zostaną wojenne, fantastyczne odpady. Te prace, jeśli Państwo proszę sobie dziękuję, to jest to, co mogli od Piotrka dostać, że mogą też coś podpisać. Dziękuję za przybycie. Przypominam, że mamy wielki tydzień biennalowski, w sobotę jest biennale w Milanowie o 19:00. Jest mnóstwo imprez towarzyszących, które są wymienione na stronie muzeum. A ja zapraszam w niedzielę do kawiarni Relax na 20:00 śniadanie z plakatami Piotra Kuntze. To jest grafik z Krakowa, w tej kawiarni kładzie plakatami. Będą Państwo czekać o 11:00. Dziękuję uprzejmie, chętnie odpowiem na wszystkie pytania. Zapraszam.